Szymon Kulik, AZS Olsztyn, Indykpol AZS Olsztyn. Gratulacje, 3-1 ze Skrą Bełchatów. No i właśnie jak na gorąco oceniasz ten mecz? Przeprawa z drużyną z Bełchatowa. Zwycięstwo dla Was. Myślę, że to był bardzo dobry rewanż. To było nam bardzo potrzebne zwycięstwo, punkty ważne. Oceniam pozytywnie. Myślę, że pokazaliśmy się z fajnej strony, powalczyliśmy. Oni też zagrali bardzo dobry mecz. Udany, na pewno udany. Czy po tym trzecim secie nie istniała taka lekka obawa w Waszych głowach, że rywal będzie starał się to wykorzystać, tą wygraną w trzeciej partii i rozpędzić się i doprowadzić do tiebreaka? Obawa zawsze istnieje, ale walczyliśmy o jak najwięcej punktów. Mieliśmy tylko zwycięstwo w głowie, nic innego nie wchodziło w grę. Twoim zdaniem, co zadecydowało, że to spotkanie miało taki przebieg? Który element w siatkówce sprawił, że właśnie to wyjście wygrali? Myślę, że przyjęcie bardzo dużo zaczęło w tym meczu. Zagrywkę i my psuliśmy, oni psuli. W przyjęciu czasami oni byli lepsi, czasami my, no ale przeważyliśmy szale na swoją korzyść, no i udało się. Jak oceniasz początek rundy rewanżowej, jeżeli chodzi o fazę zasadniczą? Dwa mecze i dwa zwycięstwa. Oceniam bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak dalej będzie. Jak oceniasz potencjał waszego zespołu? No nie wiem, no okaże się. Zobaczymy po reszcie meczu.